witajcie w kolejnym poradniku Gimpa W dzisiejszym filmie chciałem przedstawić Wam efekt splash Pewnie nie wszyscy kojarzą o co chodzi Jest to efekt tworzenia czarno-białego zdjęcia Z wyróżnieniem pierwszo- bądź drugoplanowego jakiegoś obiektu w kolorze Zostaje on kolorowy, reszta jest czarno-biała w zależności od wizji twórcy wyróżnia się pierwszoplanowy element, na przykład jakieś osoby, które są na danym zdjęciu, ewentualnie jakiś drugoplanowy, który ma podkreślić piękno danego zdjęcia, na przykład jakieś kwiaty. Często widzę zdjęcia jakichś fotografów. Które są potem przerabiane. Mamy parę młodą, a pod nią jakieś bukiety kwiatów, które jedyne zostają kolorowe, reszta jest czarno-biała. To wszystko, w zależności od zdjęcia, w zależności od wizji twórcy. Nie przedłużając, zabierajmy się do pracy. W tym przypadku zaplaudowałem sobie tutaj zdjęcie jakiejś dziewczyny siedzącej nad wodą na jakiejś kładce, no i ta dziewczyna właśnie pozostanie. W kolorze pozostanie tak jak teraz, resztę zrobimy czarno-białą, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że efekt będzie zadowalający, będzie fajnie wyglądał. Jak to zrobić? Z przybornika standardowo, już tutaj kilka razy widzieliście, jak coś takiego robiłem: jak wycinałem jakieś osoby, renderujemy sobie tą osobę, do tego wykorzystujemy narzędzie ścieżki. Ja teraz przyspieszę Wam ten moment renderowania, tak żebyście nie, żebyście nie musieli niepotrzebnie czekać. Tak ten efekt wygląda już po zaznaczeniu. Jest tu kilka niedociągnięć, ale wszystko to po prostu pośpiech. Czym dokładniej to zrobicie, tym efekt będzie ładniejszy. Na koniec z opcji narzędzia wybieramy zaznaczenie ze ścieżki. Po zaznaczeniu już tutaj całości z menu zaznaczenie, następnie oderwij. Tutaj z prawej w okienku warstwy pojawi nam się oderwane zaznaczenie. Klikamy sobie prawym do nowej warstwy. No i mamy nową warstwę z tą właśnie tutaj dziewczyną. Następnie z przybornika znaczamy cokolwiek. Może być na przykład przesunięcie, tak żeby zniknęły nam te niepotrzebne zaznaczenia. Przechodzimy teraz w warstwach do poprzedniej warstwy, czyli warstwy z tłem. I następnie w menu wybieramy sobie kolory. Następnie desaturacja. No i jedną z opcji, która Wam się spodoba, jasność, jaskrawość bądź średni. Myślę, że ta jaskrawość będzie najładniej się komponowała. Naciskamy OK. No i praca skończona. Myślę, że dość ładnie to wyszło. Można to wykorzystywać do wielu, wielu naprawdę prac. można to na różne sposoby połączyć z innymi metodami jakieś tworzenia kompozycji i stworzyć tym naprawdę unikalne grafiki. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy.